Po pierwszym rozbiorze Polski wdężenie reform stawało się coraz silniejsze oraz ogarniało znaczne kręgi społeczeństwa szlacheckiego. Obóz propagujący reformy, zwany patriotycznym, dążył do przeprowadzenia pełnych reform ustrojowych, zniesienia kurateli ceratów, poprawy stanu obronności państwa drogą powiększenia armii. Przeciwny tym zamierzeniom obóz opozycji mocarskiej był wrogi wszelkim reformom i zamierzał nadal opierać się na protekcji rosyjskiej. Król i stronnictwo dworskie dążyło do wzmocnienia władzy królewskiej i powiększenia sił zbrojnych, ale w oparciu o cara. Walka pomiędzy tymi stronnictwami miała się rozegrać na Sejmie, który rozpoczął obrady w 1788 roku. Nauczmy się na pamięć tego kraju. Litera po literze, dzień po dniu. Co oczy po horyzont ogarniają, co zdążyć się nie możesz tylko tu. Звучистим ліпсу чи зеленим маю, от сходу сонця аж шапоноче тінь, єднего в цілим світ, як власний день. Оповідь знам, моя ойчизна, як матка дітям цікавим, у летах значених, блізну, на віках хвали і слави.